Na chwilę pójdziemy w ratownictwo, bo ty byłeś na kilku akcjach z psami i faktycznie te psy zrobiły misję, byli jacyś uratowani, udało się? To jest bardzo niewdzięczna praca. Dlatego, że niestety, jak dochodzi do katastrof budowlanych, to trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby to przeżyć od razu. I drugie tyle szczęścia, żeby wytrzymać tam, na przykład z urazami, zanim dotrą ratownicy. Dlatego statystycznie największe takie sukcesy, odnalezienia zakończone sukcesem, że się wydobywa żywą osobę, to są godziny. Pierwsza doba. Natomiast każdą godziną później słabną szansę. Mieliśmy to szczęście, że wyciągnęliśmy w Turcji chłopca. Myśmy dotarli tam dopiero na trzecią dobę, o ile dobrze pamiętam, przy pierwszej Turcji. Upał, 40 stopni w cieniu, 30 parę. W nocy to pociliśmy się, pracowaliśmy jak tylko mogliśmy. Nie dało się pracować intensywnie, więc psy miały swoje ograniczenia termiczne, więc były krótkie odcinki pracy, regeneracja, odpoczynek i znowu do pracy. Pracowaliśmy tak. Także o ile dobrze pamiętam, to dobę półtorej później zlokalizowaliśmy chłopca i wyciągnęliśmy go. Także został przypisany, że myśmy go uratowali, no bo rzeczywiście nasi ratownicy, nie ja osobiście nie byłem w tym, znaczy pracowałem na innym budynku z psami wtedy, natomiast też nie zlokalizowały akurat psy. Mieliśmy przydzielone sektory i przeszukiwaliśmy te sektory sukcesywnie po trochę, co było przebicie, to znowu głębiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam akurat Turcy usłyszeli stukanie. I nasi technicy przechodzili obok, powiadomili ich, więc oni nawiązali tam, odpowiedzieli, sprawdzili, zlokalizowali, więc już psy nie miały racji tam, w ogóle nie było potrzeby. Ale walka była z czasem, więc doszło do tego, że nawet operator koparki musiał chronić chłopców odwróconą łyżką. A dlaczego? Żeby się wkopali do niego, bo nie było czasu. Odwróconą łyżką? Żeby... Nad głowami ratowników. Aha, że mogło się coś zawalić, tak? Mhm. O kurczę, to ciężka akcja. Jakieś inne jeszcze akcje ratownicze? Bo tam Iran był. Tak, tak, ale niestety hala nasza tutaj. To same zwłoki niestety. Znaczy inaczej, w hali naszej trzy ostatnie osoby były wydobyte przez naszą grupę. Myśmy dolecieli na miejsce z sącza śmigłowcem, ale nie lokalizowaliśmy ich, bo oni byli przytomni, więc nawiązali kontakt. Natomiast myśmy przeszukiwali jeszcze obok, znaczy całą halę przeszukiwaliśmy po obrzeżach, czy ktoś jest żywy, ale nieprzytomny. Natomiast, no bo po to są psy. Jak są osoby przytomne, to z reguły odpowiadają na próbę kontaktu, nie? Czy wołają, czy stukają, coś się tam dzieje. Natomiast psy są głównie potrzebne do sytuacji, kiedy człowiek nie może odpowiedzieć, nie ma siły odpowiedzieć, albo jest nieprzytomny, ale żyje, więc potrzebujemy jego nosa, jego zapachu. Przeszukiwaliśmy właśnie te miejsce. Mój pies zlokalizował, dostał zapach w hali, jak przeszukiwaliśmy z boku, poszedł za tym zapachem, no i wyszedł właśnie przy chłopakach, którzy już wyciągali gościa. Także on pod spodem przy tych zawalonych konstrukcjach utrzymał się tego zapachu i on pokazał tego człowieka, ale no, oni już go wyciągali, więc go tylko tam zgarnąłem, żeby nie przeszkadzał. Natomiast niestety wielokrotnie to tylko zwłoki pokazywał jak. Ale często się jeszcze używa psów w takich właśnie poszukiwaniach przy budynkach? To jest fundament. Jeśli nie dysponujemy urządzeniami, które byłyby tak czułe, no teraz jak jest termowizja, jakieś tak jest, mikrodrony, ale, i tak dalej. Tak jest, ale żeby termowizja pokazała, no to musi mieć możliwość wyhaczyć. Także narzędzia, jeśli chodzi o bodźce optyczne, mamy lepsze. Mamy kamery dalekiego zasięgu, noktowizję, termowizję i tak dalej. Okej. Więc do tego psa nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o aparaturę znowu na dźwięki, też wystarczy. Mamy detektory różnego rodzaju, geofony, działa, super. Do tego psów nie potrzebujemy. Tylko żeby ktoś, żeby kogoś było słychać, to ten ktoś musi po prostu być przytomny. Musi stukać, musi nawoływać, musi być głośny. Muszą być drgania przynajmniej.
Natomiast nie mamy narzędzi, które są skuteczniejsze, jeśli chodzi o zapach. A ten zapach ciągle jest. Każda substancja emituje swój zapach. W związku z tym mamy kolejne narzędzie, w tym wypadku właśnie psi nos, który pozwala nam pokazać, że tam jest żywa osoba. No i co za tym idzie, pozwala nam ograniczyć i przyspieszyć tempo odszukania tej osoby. A tutaj liczy się każda minuta czasami, jeżeli są urazy bardzo poważne. Jak gość krwawi, jak tam leje, to... A jak jest z tym właśnie z tą wrażliwością psiego węchu, bo tam gdzieś kiedyś słyszałem, że mimo wszystko, że niedźwiedź na przykład ma jeszcze tam ileś tysięcy razy? Możliwe, ale to specjalnie ja... Jak jest w stosunku do człowieka ten węch spotęgowany? Trzeba byłoby sięgnąć do naukowych opracowań. Ja nie chcę przekłamywać, ale mniej więcej... Z praktyki się nie da. Mniej więcej trzeba byłoby trochę wyobraźni sobie uruchomić. Z tego, co pamiętam, to też zawsze indywidualnie, bo niektórzy mają czulszy węch, inni mają mniej, tego nosa używają. Ale mniej więcej, powiedzmy, z tego, co pamiętam, to w metrze sześciennym powietrza, żeby człowiek poczuł daną substancję, musi być rozpylone na przykład 1 mg tej substancji. Przykładowo. Tutaj mogę się mylić, więc tylko skalę porównawczą chciałbym pokazać. Natomiast, żeby pies poczuł tą substancję, to wystarczy 0,00000 tam miligrama. Dosłownie pojedyncze cząsteczki. To trzeba wystarczy sobie wyobrazić, jak pies idzie po śladzie. Co to jest ten ślad? Dlaczego on idzie tędy, a nie tuż obok? W każdej chwili nasz organizm wymienia komórki. Obumierają komórki skóry, naskórka i opadają z nas. Tak samo kosmetyki, których używamy, odzież na skutek tarcia, cząsteczki się odrywają. Przy kontakcie z cząsteczkami powietrza, które nas otacza, cząsteczki w ciałach gazowych są w ruchu postępowym. Przy zderzeniu one się łączą i są unoszone z wiatrem. I te cząsteczki, jak trafią w nos psa, do nosa psa, na błonę śluzową nosa, tam jest takie małe laboratorium, które momentalnie to rozkłada na czynniki pierwsze, i analizuje i w tym momencie wie na przykład, że ta jedna cząsteczka to już jest stamtąd albo stąd. Dla nas to jest abstrakcja, no bo my też czujemy, tylko ten zapach musi być mocniejszy. Czuję gościa, który jest przepocony obok na przykład, czuję, że coś, jakaś substancja, kapusta kiszona. Tylko żebym ja to poczuł, to musi być tego więcej. Błona śluzowa nosa człowieka, która jest pokryta receptorami odpowiedzialnymi za wrażenia zapachowe, ma, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, 5 centymetrów kwadratowych, czy nawet może nawet mniej, 3 centymetry, nie mam pojęcia, tak do końca. Natomiast u owczarka niemieckiego 49 centymetrów na przykład. Także to jest, są skala jest nieporównywalna. Dlatego cząsteczki, które ze mnie opadły, jak szedłem przez łąkę, przez trawę na przykład, nie tylko, bo wszędzie, ale tam na tej trawie, powiedzmy, wśród tych liści traw, tych źdźbeł traw, one tam się utrzymują przez jakiś czas, ale parują. Jeżeli pies idąc dostanie ten zapach, który to powietrze, które parując łączy się, te cząsteczki łączą się z moimi, które tam opadły, to on idzie jak po sznurku. Dla nas abstrakcja. No a u mnie, jak to pewnie też możesz pamiętać, dawniej tam, no nie, to było 25 lat temu już można powiedzieć. Często po tych wsiach były takie właśnie włamania do tych sklepów, takich czy tak, kiosków ruchu, gieosowskich i tak dalej. Nie? No tak. I przyjeżdżała ta milicja tym jeszcze gazikiem, tak, z tym owczarkiem. No i gdzieś ten trop, łapał ten pies ten trop i tak dalej. I były tam takie, chodziły takie legendy, że stracił trop, bo ktoś tam mu coś posypał, że najczęściej mówili z drugiej strony ci wszyscy tam, co rąbali te giesy, że sypali albo pieprz, albo jakieś przyprawy i tak dalej. I że ten pies, jak on szedł po tym tropie, to jak się tam, jak sobie niuchnął tej wegety czy czegoś, no to już było po ptokach, nie? Że już urwany trop. Czy to była wina psa, czy tego policjanta, któremu się po prostu tam nie chciał chodzić z tym psem, nie? No właśnie. Bywa różnie. To znaczy, musielibyśmy trochę rozgraniczyć. No, włożyłbym kij w mrowisko, jakbym powiedział tak naprawdę, powiedzmy, jak to wyglądało, czy wygląda teraz, to może ja wiem, do końca. Jak wygląda. No, ale jeżeli jest dobrze zrobiony pies. Parę lat temu,
Nie pamiętam. Prowadziłem przy okazji właśnie tych grup poszukiwawczych, współpracy z nimi. Miałem jakiś tam wykład w Jamnej, organizowany była taka zjazd, zbiorówka z Polski, zjechali się ratownicy. Tutaj właśnie u nas pod Sączem. I takie 2-3-dniowe seminarium, też o psach ratowniczych, ale nie tylko. I również techniki różnego rodzaju ratownictwa i tak dalej. I między innymi zaproszony jako gość, powiedzmy, był Polak, który był snajperem w Kanadzie albo w Stanach. I też pracował z psami tam, tymi służbowymi. I powiedział, że jak są działania, jeżeli są działania, i snajper ma zostać wykryty, gdzie są poszukiwania kogoś takiego, to snajper wie o tym, że w pierwszej kolejności ma zneutralizować drugiego snajpera, bo mu najbardziej zagraża, i przewodnika psa. Drugi w kolejce ma nie przeżyć przewodnik psa. Bo jeżeli on gdziekolwiek był, to ten pies go znajdzie. Jak postawił stopę na skalę, to ten pies go znajdzie. To ten pies ten zapach znajdzie. Jak się gdzieś wysikał, to on go znajdzie. Także... A gubienie tropów tam, że rzeka na przykład? Kiedyś z tej rzeki musiał wyjść. Aha, czyli on... Że na wodzie nie ma zapachu. Ten zapach spłynął już. Bo oczywiście woda też jest nośnikiem zapachu. Ale nie dotrze do nosa psa. Musi się wymieszać pośrednio zapach. Tak są znajdowane na przykład zwłoki topielców, gdzie woda, która niesie ze sobą zapach ciała, zostaje wypchnięta na powierzchnię. Wtedy na powierzchni część cząsteczek miesza się z cząsteczkami powietrza. I pies, który płynie w pontonie, na przykład w łodzi, i zbiera te zapachy, to powietrze, jeżeli trafi, to sygnalizuje, że tutaj jest zapach człowieka. Co nie znaczy, że jesteśmy nad zwłokami, tylko że, ale gdzieś jest podwala lukę, tak, nie szukać się całego jeziora, nie trzeba przeszukać. To tak samo właśnie z tej wody musiał gość wyjść gdzieś i zostawił, no, gdzieś postawił stopę. Gdzieś wyszedł. Albo na przeciwległym brzegu, tylko kwestia w górę lub w dół, albo po tej stronie, w górę lub w dół. No i się trzeba, pies ma mieć w pamięci, psu, któremu zależy bardzo, to ma mieć w pamięci ten zapach, to jest coś, co to jest najważniejsze teraz, nie ma nic ważniejszego. I później jak idziemy, to ten pies sobie pracuje. Nie ma i nagle mamy cię. I już idzie pośledź. Czy goś mógł po konarach drzew, no gdzieś musiał zejść. I gdzieś ta ścieżka prowadzi. Jeżeli się typuje wtedy na przykład, że on się chce dostać do węzła kolejowego, czy gdzieś tam, to nawet jeżeli stracili lokalnie, to później zataczają kręgi, mogą zataczać kręgi i gdzieś trafią, przetną ścieżkę śladu. Tylko wtedy, kiedy on tam szedł pieszo, bo jak dobiegł do pierwszego środka transportu, to już zapachu nie będzie. Nawet na rowerze, jeżeli pojechał, to zostawił ten zapach nie na podłożu trwalszy, tylko po prostu dużo słabszy. Za godzinę, dwie tego zapachu już po prostu nie ma. Jest za słabo. A jak jest ze szkoleniem psów do wykrywania narkotyków? Bo tu było pytanie, czy to prawda, że te psy są uzależniane. To jest też mitem. No, nie ma takiej potrzeby. To tak samo nie uzależnia, pies nie jest uzależniony od materiałów wybuchowych. Nie? A wyszukują materiały wybuchowe, wyszukują papierosy. Ale wyszukują... on na przykład na jak gdyby okres tej służby, że jest dedykowany do narkotyków, to tylko jak gdyby wącha te narkotyki i ich szuka? Ale jest... Czy jednak też jest wykorzystywany do innych tam... Z reguły ma specjalizację. On ma być specjalistą w tej dziedzinie. Jeżeli będzie dobry we wszystkim, to nie będzie dobry w niczym. Więc z reguły powinien, jeżeli jest pies na narkotyki, to powinien się specjalizować w narkotykach, a materiały wybuchowe to ma być osobny pies na materiały wybuchowe. Tym bardziej, że bardzo istotną różnicą jest oznaczanie takiego psa. Pies na narkotyki ma czytelnie pokazać, że tam są, że tam są. Natomiast pies na materiały wybuchowe ma to pokazać, ale pasywnie. Czytelnie, ale pasywnie. Nie może się zachować gwałtownie, ponieważ materiał wybuchowy może mieć zapalnik drganiowy. Jeżeli pies zacznie szczekać, to może zdetonować ten ładunek. I pies, i przewodnik tego psa, i cała reszta. Zapalnik drganiowy? Tak jest. Akustyczny, drganiowy, akustyczny. Jeżeli pies zacznie szczekać... Ja się zapatrzymałem na tych odruchach Pawłowa, co pod te czołgi te psy
To był cel, no, to nie filozofia, wystarczyło karmić, nie? Natomiast tu chodzi o to, że pies, jeżeli znajduje materiał wybuchowy, jeżeli ten pies jest, jeżeli ten materiał jest niżej, niżej niż psa, to ma się położyć i wpatrywać w miejsce, skąd dociera zapach. Jeżeli ten materiał jest, zapach dociera z wyższego jakiegoś ułożenia, z jakiejś szafki, półki wyżej, to ma usiąść i patrzeć w dane miejsce. No i wtedy jest wiadome, że pirotechnicy wycofują się, wszyscy pirotechnicy wchodzą i wtedy już lokalizują precyzyjnie. Nawet pies ma tego pokazać, że jest zapach tego materiału wybuchowego, takiego czy innego. Natomiast gdyby szczekał, no to mogłoby się okazać, że on go już zdetonował po prostu. Już znalazł, ale w taki sam sposób, jak każdy inny by to znalazł. Co sądzisz o wykorzystywaniu psów w ratownictwie wodnym? Tu chodzi bardziej o pytanie, już nie poszukiwaniu zwłok, ale tych psów takich z tą błoną. Chyba Nowofundland, tak? Tak, że tutaj, czy jest w ogóle prawdopodobieństwo, że takie psy kiedyś będą w ogóle w asyście na strzeżonych plażach z ratownikami? Znaczy są takie sekcje psów ratownictwa wodnego. O wiele lat temu miałem przy okazji współpracy z gdańską grupą poszukiwawczą. To też wiedziałem, że tam była taka grupa i chyba nawet nie wiem, czy to nie była grupa Straży Miejskiej. Jak również we Wrocławiu, czy tam pod Wrocławiem działały. Z tym, że to w każdej chwili można z tego korzystać. No, na zasadzie to nie pies ma wyciągać osobę, bo fizycznie nie da rady. Musiałby być naprawdę silny pies. No, bo taki Nowofundland? No właśnie, no tak, ale osoba, jeżeli osoba, która się topi, która tonie, waży 100 kilo, 80, nieważne, no w wodzie pozornie mniej, nie? Ale potrafi ratownika przydusić, zatopić, przytopić, gościa myślącego, gościa, który jest do tego szkolony i musi bardzo ostrożnie do takiej osoby podpływać i się zbliżać, no to tak samo może być z psem, a już na pewno psy lżejszej budowy będą szybkie, dopłyną, jasne, ale mogą tego nie przeżyć. Dlatego raczej powinno to mieć postać, że pies szybciej przyholuje pływak, bojkę. I wtedy psu się podpina do szelek na przykład, czy do obroży bojkę na sznurku i ten pies ma okrążyć tą osobę. Okay? Ale jest to do zrobienia, tylko teraz raczej to jest w formie pasjonatów. Jak ktoś jest ratownikiem wodnym i przy okazji ma pasję z psem i ma takiego psa, pracowałem z kimś takim. W Sączu jest chłopak, który ma szkołę pływacką, jest akademickim tam właśnie nauczycielem sportu, jakieś takie rzeczy i miał owczarka niemieckiego. Ten pies już teraz nie żyje, bo to było wiele lat temu, ale z racji tych swoich dyżurów nad jeziorze Rożnowskim, to bawił się w takie rzeczy. No i u mnie robił podstawy, a później przyszedł, popytał, jak zrobić, żeby mu pomógł podczas właśnie takich rzeczy. No na szczęście skończyło się tylko na treningach. Nie miał okazji go użyć realnie i pierwotne jego właśnie jakieś tam oczekiwania były, że pies podpłynie i złapie na przykład za koszulkę, za włosy, i za rękę i będzie ciągnął i holował, ale to się nie sprawdza, to jest bzdura. Tak naprawdę to właśnie bardziej się opłacało, żeby ten pies opłynął tą osobę i wracając holował ją do brzegu, jak ona się trzyma bojki. Tylko też musi być osoba przytomna, no ale jeżeli pies dopłynął szybciej niż ratownik, no to też był to zysk tych paru sekund, nie? Nawet już to coś. Tutaj pytanie z komentarzy, czy da się zrobić psa ratownika z psiaka zabranego ze schroniska? Tak, oczywiście. Nawet znam osobiście takiego psa. Pracuję w grupie poszukiwawczej w Dąbrowej, o ile dobrze, na Śląsku. Został adoptowany. I w Jastrzębiu Zdroju też pies z adopcji, który po prostu ma predyspozycję. Jest pewnego rodzaju ryzyko, jeżeli to nie jest pies rasowy, że mogą dojść do głosu na jakimś etapie rozwoju geny niezbyt pożądane i pojawi się jakieś tam chwiejności. No nie ma ideałów, tak jak wśród ludzi, tak samo wśród psów. Każdy ma swoje ograniczenia. Jeżeli to się tylko mieści w granicach akceptacji, to tak. Ja osobiście znam psy, które te psy, o których wspomniałem, mają uprawnienia psów poszukiwawczych, zdały egzaminy i nie odstają w żaden sposób, a nawet powiedziałbym, że to jest taka czołówka Polski. Tutaj ktoś pyta, jak jest z psami w akcji ratowniczej na kopalni, nie? Czy to wpływa w ogóle na nie, jak zjeżdżają na sam dół nie. Na takiej kopalni? Jeżeli pies jest przygotowany do pracy w różnych warunkach, to dla niego jest to po prostu jedno z kolejnych
wyzwań, doznań. Jeżeli mi ufa, wiem o czym mówię, bo byliśmy, nasza grupa była jako jedna z pierwszych chyba zaproszona, podpisywaliśmy umowy 100 lat temu ze stacją ratownictwa górniczego na Śląsku. Przy czym im bardzo zależało na czasie, na lokalizacji tych górników, ponieważ jak dochodziło do zawału czy tąpnięcia, to korytarz, który miał 2,5 metra na przykład, to oni ratowniczy korytarz kopali metr o średnicy metra. I zdarzało się, że minęli, nie trafili. I kopali, a okazywało się później, że czołgali się po gościu, który leżał tam wcześniej. Nie? I chodziło o to, żeby te psy były w stanie zlokalizować tych. A są w stanie w ogóle, jak ktoś jest zasypany tam właśnie metr? Tak, metr to znaczy, musi się wydostać zapach. Jeżeli jest cyrkulacja powietrza, to no, robiliśmy różne eksperymenty. Ale nawet nie tylko, myśmy robili treningi oparte o eksperyment Szwajcarów. Mianowicie nie mieli kontaktu i chcieli zlokalizować zasypanych górników. W związku z tym robili otwory, przewiercali się z góry do korytarzy, pompą zasysali powietrze i psy dostawały to powietrze do wąchania. Jak pokazywały, że jest osoba żywa, oni nie mieli kontaktu z nimi, ale pokazały żywe osoby. To w tym momencie wiadomo było, że zanim do nich dotrą, upłynie dużo czasu, to od góry powiększali tylko średnicę otworu, opuszczali im wodę, żywność, leki, a równolegle prowadzili już wtedy przebicia. Myśmy robili takie rzeczy, co prawda nie na dole w kopalni, ale tłoczyliśmy powietrze z jednego pomieszczenia, w którym wsadziliśmy człowieka, do budynku obok, do pomieszczenia. Psy przeszukiwały tamten budynek. I nie pomyliły się. Wszystkie szczekały w szczelinach pod drzwiami albo w szczelinach w murze, gdzie były, bo one dostawały zapach. Pies ma pokazać miejsce wydostawania się najsilniejszego ludzkiego zapachu. Ma to zasygnalizować. My, tak samo jak na gruzach, my nie wiemy, czy pies szczeka nad gościem, czy do gościa jest pół metra, czy trzy metry. Bo on szczeka do zapachu. On szczeka do zapachu, ale my musimy przeanalizować, czy ten zapach jest przenoszony stamtąd. Mamy jak najszybciej dostrzec do gościa, do ofiary. I jak wykonują przebicie chłopcy w tym miejscu, w którym sygnalizował pies, i okazuje się, no pół metra, metr, nie ma. Okej, okay. Wychodzić. Chwila przewietrzenia kryjówki, tego miejsca, przepraszam. Pies wraca na przeszukanie. Przeszukuje to miejsce i wtedy znowu szczeka w miejsce, skąd się wydostaje zapach. I okazuje się, że szczeka w ścianę. No czyli wiadomo, już trzeba się robić przebicie tam. Czasami można przeanalizować. Tu jest płyta, tutaj jest rura, być może z tej rury. To szukamy jeszcze tam. Zróbcie mi przebicia tam, tutaj kopię część, ale ktoś robi przebicia, bo może się okazać, że ten zapach jest niesiony poprzez cyrkulację powietrza kilka metrów i oni się przebijają kilka metrów, a z tamtej strony wystarczyłoby dwa w dół i jest. No to cała taktyka poszukiwania. Ciężka sprawa. A jak myślisz, czy polskie ratownictwo z psami idzie w dobrą stronę? Czy w złą? Mamy być miły czy szczery? No. Na pewno niepoprawny politycznie. Od lat już nie, niestety. Dlatego w 2012 roku powiedziałem, że nie będę egzaminował tych psów. W 2012 roku zmienił się regulamin egzaminów psów ratowniczych. Według mnie został zbyt złagodzony. No i nie jestem w stanie podpisać się pod tym, że pies, który zdał te egzaminy, naprawdę zrobi robotę. Da radę w akcji poszukiwawczej. Ale to na czym polegało to złagodzenie egzaminów? Fundamentalnym według mnie to było to, że wcześniej, według wcześniejszych regulaminów, przewodnik psa nie wiedział, ile jest ofiar ukrytych. Ta niewiedza powodowała, że on musiał pracować rzetelnie i musiał przeszukać całe gruzowisko. I uczył się przeszukiwać gruzy. Natomiast w 2012 roku regulamin dopuścił i oni wiedzą, są inne próby i oni wiedzą, ile szukają osób. W związku z tym robił się sport. I te psy, jak wiedzą, ile szukają osób? No wiedzą, że na przykład na tej próbie jest do znalezienia są trzy osoby. I tyle go obchodzi. Więc pracują z psem, nie ma czynnika... A kto ustala te reguły? To znaczy, to są regulaminy Państwowej Straży Pożarnej, opracowane przez komisję, która... Ale to jest z Unii, czy nasze własne wewnętrzne? Nie, to są nasze wewnętrzne, niestety, polskie. Czyli to jest trochę zaniżenie standardów. Tak jest. Na niekorzyść.
jakości. Późniejszego ratowanego. Tak jest, na niekorzyść jakości. Dlatego powiedziałem, że do tego ręki nie przyłożę. Także pracuję z ratownikami, z niektórymi grupami poszukiwawczymi, jak potrzebują konsultacji, pomocy, tak? Ale odmawiam egzaminowania, po prostu nie śmiem się podpisać pod takim psem. Według starych regulaminów zdawalność oscylowała wokół 34% podchodzących do egzaminu psów. Jak się zmieniły regulaminy, w ciągu 2 miesięcy zdało go 80%. Ten regulamin po prostu jest za słaby, według mnie. No i to jest kosztem jakości. Wszędzie obniżają standardy. No koszty. Taniej. Taniej? Taniej. Przez to, że... Taniej, bo żeby zaliczyć takie egzaminy, nie trzeba tyle pracy włożyć. No, ale to już... Nie trzeba tyle wyjeżdżać na... To jest trudna dziedzina w tym znaczeniu organizacyjnie, bo jeśli chodzi o pracę o psa, to nie jest żaden problem. To jak nauczyłem psa siad, waruj, stój, to tak samo go nauczę naprzód, do mnie zostań i tak samo go nauczę pracy węchowej. Wykorzystując predyspozycję dam radę. Natomiast problem tkwi w tym, że w ratownictwie logistyka jest problematyczna. Po pierwsze, nie można ćwiczyć na tym samym cały czas gruzowisku, bo ten pies się uczy pamięciówki. A jak się robi takie gruzowisko? Jest kilka zlokalizowanych w Polsce już teraz gruzowisk przeznaczonych do treningów i do egzaminów. Jedno jest w Sączu, w Gdańsku, drugie ma się tworzyć w Jastrzębiu. Takie treningowe? Treningowe i egzaminacyjne. Tam się też odbywają egzaminy. Także są różnego rodzaju kryjówki, no to najczęściej oparte o żelbet, o beton, o kształtki różnego rodzaju, poukładane, połączone w różny sposób jakieś tam pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. W niektórych są i meble, i samochody, opony takie. No to, co się może wydarzyć, to, co można zastać podczas czy to eksplozji butli z gazem, czy właśnie gazu, czy zawalenia się na skutek tąpnień, czy różnego rodzaju innych katastrof budowlanych. Musimy przygotować psy jak najbardziej wszechstronnie, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Ale kilka treningów na tym samym obiekcie powoduje, że pies się tam już dobrze czuje. On już jest u siebie, on już sobie pracuje z ciekawością. Ten czynnik stresu też jest inny, jest mniejszy. Dlatego konieczne jest jeździć na różnego rodzaju imprezy typu wyburzanie jakiś hal, wyburzanie budowli większych, mniejszych, hoteli. Pamiętam, że myśmy jechali właśnie na Śląsk, jak wyburzany był w okolicach Jastrzębia, chyba hotel Diament, czy coś takiego, jeden z sieci hoteli. Także korzystaliśmy z tego, ale to są koszty. Raz, że trzeba jeździć, czas, dwa, paliwo, to kumuluje koszty. A jednocześnie w statystyce straży pożarnej, wyjazdy poszukiwawcze z psami są ułamkiem, procentem w stosunku do wyjazdów, do pożarów czy do zdarzeń na drogach. Więc trudno inwestować nie wiadomo jakie pieniądze w coś, co będzie wykorzystywane sporadycznie, okazjonalnie, podczas gdy trzeba wymieniać sprzęt, który jest wykorzystywany na bieżąco. Nie? Trzeba dbać o ten sprzęt, wymieniać go, utrzymywać, więc tamte koszty są bardziej uzasadnione niż tu. No i to jest taka bolączka, powiedzmy, tej dziedziny poszukiwawczej. Czy uważa pan problem zaginięć osób i poszukiwania mógłby rozwiązać posiadanie psa poszukiwawczego w każdej komendzie miejskiej policji czy PSP? Co też by mogło zmniejszyć koszta i środki, i siły przeznaczone podczas takich działań. Największe koszty to jednak jest szkolenie, utrzymywanie, wychowywanie tego psa i praca tych ludzi. W związku z tym chyba nie jest uzasadnione, żeby w każdej komendzie to było, jeżeli okaże się, że w ciągu godziny możemy dojechać. Dlatego rozlokowanie tych grup poszukiwawczych w Polsce powinno... Wystarczy kilka, które już są w stanie objąć obszar kraju na tyle, że w ciągu tej godziny czy dwóch jesteśmy w stanie dojechać na miejsce zdarzenia, a jeżeli jest transport śmigłowcowy, no to nawet i szybciej. Jest to realne. I to są procedury opracowane przez PSP, więc tutaj bym się specjalnie z tym nie kłócił. Natomiast szczerze mówiąc, myślę, że PSP się za bardzo zamknęło w obrębie psów służbowych, typowo służbowych. Natomiast rozwiązania Niemców, kraj, który wydaje mi się, że trochę jest bogatszy od naszego, od lat opierał się o ochotników.
i to ochotników pasjonatów. No, były głosy, że no dobra, ale ochotnicy to nie ma jakości i tak dalej. No to rozwiązywali egzaminami. Te same egzaminy zdają zarówno ochotnicy, tak jak i obecnie u nas, jak i zawodowcy. Więc on i tak musi się wykazać. A to jest jego problem, gdzie ćwiczy, jak ćwiczy. I w Niemczech... A jest pasjonatem. Jest pasjonatem, robi to, bo chce, bo lubi, a nie, bo mu kazali, bo mu przełożony kazał. Więc no, to jest też bolączka psów PSP, Straży Pożarnej. Duża część, no, ponieważ nie egzaminuję, to nie śledzę na bieżąco, ale z tego, co wiem teraz, a z tego, co wiedziałem, kiedy brałem w tym udział na bieżąco, z reguły wyższe wyszkolenie reprezentowały psy właśnie ochotników, którzy byli pasjonatami, aniżeli zawodowców, którzy no tak się zahaczyli. Łatwiej jest zrobić ratownika z psiarza niż psiarza z ratownika. Także w Niemczech jest dużo więcej tych grup, ale właśnie ochotniczych. Zarówno THW, takie techniczne służby ratownicze, jak i DRK, niemiecki Czerwony Krzyż. I te organizacje, praktycznie w każdym większym mieście w Niemczech jest taka grupa. Tylko, że ich na to stać, bo ci ludzie po prostu, pracując 8 godzin i żyjąc całkiem przyzwoicie z jednej pensji, to popołudniami, wieczorami mogą się bawić. I bawią się na przykład w szkolenie psów. No to jak mam tego psa, lubię chodzić po tych lasach, no to sobie zrobię ratownictwo i poćwiczę. I oni mają tych ludzi, ich na to stać. No u nas jest to trochę gorzej po prostu. A miałeś okazję uczestniczyć w szkoleniach psów dla policji? Miałem okazję zarówno z policją pracować, w sensie tym, że szkolić ich podczas jakichś seminariów, opowiadać o tych rzeczach. I miałem okazję pracować, pomagać w Sączu policjantom z ich psami, zapozorować. No bo jeżeli pies będzie pracował na jednym pozorancie czy dwóch, no to na pewno nie będzie miał tak bogatego doświadczenia, takiej wiedzy, jeżeli pracuje na kilkunastu. Więc każdy pozorant to jest dobra okazja. A jeden z policjantów w Sączu, psiarz, jest moim uczniem. Tam też prowadzi już tam swoją działalność, powiedzmy jakąś. Także miałem okazję pracować z jego psem i z jego sportowym psem, bo razem startowaliśmy też na zawodach. Na szerszą skalę, jeśli chodzi o kraj, to nie, dlatego się nie mogę wypowiadać za bardzo. Pytam, bo ja mam kolegę, który był przewodnikiem w służbie. I czasami opowiadał, jak to tam te szkolenia wyglądały z psami. Tak w skrócie wiem, że to było jedno wielkie grillowanie, no a nie szkolenie. I no, dlatego niestety, ja bo też tam nie było właśnie, to też było tak, że no, po prostu musieli to zrobić, a nie chcieli. Tak jest, kazali. Dlatego ja mam takie ograniczone zaufanie do tych psów służbowych, bo wiem, że no właśnie są policjanci, którzy mają pasję i pracują w tym czasie swoim naprawdę rzetelnie, ale jeżeli będą się trzymać służby, to nie wiem jak jest teraz, ale boję się, że się nie zmieniło na lepsze, a wręcz zmieniło się na gorsze, że przewodnik psa służbowego na obsługę psa i taki dzień treningowy to ma jeden w miesiącu. A to tak samo jak i na swój trening policjant i w ogóle, no to oczekuje się od nich sprawności fizycznej, właśnie. A oni w ogóle nie mają tej sprawności. Jak on ma być zawodowcem, robocie, tak samo jest z moich znajomych, który ma strzelnicę, to mówi, że jak policjanci przychodzili, to musiał im załatwiać naboje, bo oni dostali 5 sztuk naboju, no tak postrzelał. 7 chyba rocznie mają. No więc właśnie, no to jak ten gość ma nie trafić w dystrybutor? No zapomniana sprawa już. No właśnie. Także podobnie jest tutaj. W każdej dziedzinie, tak? Do doskonałości się dąży, ale się jej nie osiąga. No tylko trzeba dążyć. Jak mieliśmy takie działania pod Sączem w Grybowie, gdzie pies policyjny, dziecko zaginęło, podobno. No znaczy, zostaliśmy wezwani, bo dziecko zaginęło, paroletnie. Przyjechaliśmy, no to pierwsze to wywiad, oczywiście informacje, jakie, co wiemy. I pies, był tam przewodnictwem służbowym, że pies podjął z poduszki dziecka zapach, przeprowadził przez ulicę, park w Grybowie i przy głównej drodze trop się urwał. No dobra, my zrobimy swoją robotę. I przeszukiwaliśmy pół Grybowa, to była gdzieś tam druga w nocy było wezwanie, o trzeciej byliśmy na miejscu, przed szóstą informacja przez radio, akcja zakończona. Okazało się, że policjanci mieli za zadanie sprawdzić, czy dziecko nie jest urodziny. Babcia mieszkała obok, dwa domy dalej, czy tam ścianę obok, a druga babcia w Stróżach pod Gorlicami, pod Grybowem. Więc pojechało auto do Stróż, bo to dziecko z mamą jeździło pociągiem tam do tej babci, to było założenie, że mógł wsiąść, pojechać.
Ale nie, oczywiście, że nie. Tylko ta babcia obok była trochę głuchawa i nie słyszała, że policjanci się dobijają do drzwi. I im nie otworzyła. I oni tego nie sprawdzili. A to dziecko, ponieważ była awantura, w domu uciekło wieczorem do babci obok, bo tam ojciec pochlał chyba, czy tam popili i była awantura. Więc dziecko uciekło do babci. Babcia położyła dziecko spać. I jak to pewnie nieraz bywało, i prześmiał, rano wytrzeźwiają, to dziecko wróci do domu, nie? A ponieważ była głuchawa i nie słyszała, że policja się dobija, to ona nie poinformowała. No i cała działania, kilkadziesiąt osób w działaniach. No a pies policyjny przeprowadził od poduszki, tam. Poszło. A dziecko było do domu, nie? A takie przykładowe smaczki takie. Jak ty się odnosisz do kwestii przycinania, bo to jest, nie wiem, to jest kopiowanie uszu. To, tak się to nazywa? Przycinanie uszu? Tak, kopiowanie albo przycinanie uszu, ogonów i tak dalej. Że kopiowanie uszu, ogona i tak dalej, na przykład u Dobermana, czy to jest złe? Czy dawniej miało to... Że to jest nielegalne już chyba dzisiaj, tak? Tak. To znaczy jest nielegalne w chwili obecnej, chyba że zostało uzasadnione jakimś wypadkiem, no, kontuzją, złamany ogon, bardzo źle się goi. Praktycznie jest nie do wygojenia. Długi ogon, na przykład cienki ogon u Dobermana. Jeżeli ten pies, merdając ogonem, albo no, biegnąc, uszkodzi sobie ten ogon, to istnieje bardzo duże ryzyko, że nie będą w stanie go wygoić. Bo ten ogon, każdy opatrunek, siła bezwładności jest tak duża przy pracy tego ogona, że każdy opatrunek w tym momencie się rozlatuje. Jeżeli to jest rana powierzchowna, to tak, to się jeszcze wygoi, ale jeżeli jest to mocniejsze uszkodzenie, to praktycznie nie ma szans. I od razu trzeba brać pod uwagę, że jednak amputacja będzie niezbędna, no ale to jest uraz. To jest kwestia urazowa. No i dlatego też u takich ras dawniej przycinano ogony, które właśnie były długie i cienkie. U wyżłów na pewno, u Dobermanów na pewno, u Rottweilerów też były krótkie ogony, u terrierów. Ze względu na to, że jak one pracowały, to przy tych krzaczorach, chaszczorach, jak uderzył tym ogonem, to była kontuzja praktycznie pewna. Więc żeby pies nie cierpiał wtedy, to już szczeniakom, kiedy jeszcze były, ten próg bólowy był inny, to po prostu już szczeniętom te ogony amputowano. To samo było z uszami dla psów walczących głównie. To owczarki kaukaskie, to taką, powiedzmy, anegdotą jest, że to taki, powiedzmy, Gruzin to brał tego szczeniaka na pniaczek, tylko ucho ułożył, siekierą czepnął, byle krótko przy łbie, żeby wilk nie miał za co złapać. Bo jeżeli wilk, walcząc z tym Kaukazem, gdzieś tam złapał za ucho, to było bolesne. I drugi wilk w tym momencie miał szansę dopaść go do szyi i gdzieś tam zadziałać, nie? Natomiast jeżeli tego ucha nie było, tego płata ucha nie było, to chwyt za skórę nie był taki bolesny. I normalnie pies mógł walczyć. No i te kopiowania uszu to też miały taki podtekst bardziej chyba wizerunkowy. No bo jak już nie walczyły te psy, no to nie było takiej potrzeby. Także, ale groźniej wygląda. Ale szlachetniej wyglądał, groźniej wyglądał, tak jak ten dog niemiecki z tym kłapouchem dużym, tak. To jest co innego, a z tym ogniem, prostu, takim tak. Płomieniem to co innego, tak? Szczerze mówiąc, no to jest bez sensu. Jeżeli to miało mieć walory estetyczne, no to jest widzimisię i foch człowieka, to nie uważam, żeby to było uzasadnione. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tych kontuzji ogona, to osobiście miałem do czynienia. Nawet mieliśmy do czynienia z suką, która miała tak kruche uszy, że zimą, jak szła na spacer, to dosłownie nie było szans, pękały jej końcówki uszu i nie było szans wygoić. Nawet żadne szycie nie wchodziło w grę, bo po prostu ucho było kruche i trzeba było amputować. Ale to była już decyzja weterynarza, to było uzasadnione po prostu zdrowotnie.